Przedstawiam Państwu oryginalne nagranie Tadeusza Szczudłowskiego z obozu internowania w Szczebielinku. Oświadczenie autorstwa Tadeusza Szczudłowskiego wygłoszone w dniu 28 stycznia 1982 roku w czasie wieczornicy w kaplicy było jego sprzeciwem wobec decyzji Sejmu PRL-u w dniu 25 stycznia 1982 roku, który zalegalizował bezprawne wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. W oświadczeniu swym opozycjonista potępił ten akt oraz zachowanie wszystkich posłów poza dwoma, Karolem Małczużyńskim i Romualdem Bukowskim, którzy odważnie zamanifestowali swój sprzeciw. Jeden wstrzymał się od głosu, drugi głosował przeciw. Niewielu podobnie myślało nawet w tym towarzystwie. Oświadczenie z dnia 28 stycznia 1982 roku. Biorąc pod wzgląd pewne objawy krytycyzmu, a nawet odwagi cywilnej na posiedzeniach Sejmu PRL po sierpniu 80 wielu Polaków żywiło nadzieję, że gremium to nie ratyfikuje poczynań spisku generała Jaruzelskiego, a przynajmniej powstrzyma ich dalszą eskalację. Niestety, gremium to, poza nieliczną grupą osób zasługujących na miano posłów, na czele z Romualdem Bukowskim i Karolem Małczużyńskim, nie tylko bez najmniejszego sprzeciwu zatwierdziło ten stan bezprzykładnego terroru i bezprawia, ale siejąc nienawiścią do wszystkiego, co nowe i wolne, podszczuło Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i wszystkie skupione pod jej złowieszczymi skrzydłami siły agenturalne, kolaboranckie, odwetowe i oportunistyczne do zaostrzenia kursu bezwzględnego i ostatecznego zniewolenia narodu polskiego. Przy okazji pułkownik Janusz Przymanowski obrzucił czcigodne ściany parlamentu błotem ordynarnych wyzwisk i epitetów, impertynencji i denuncjacji. Na zakończenie ten rycerski poseł, jak na ironię, zaproponował uświetnienie majestatu PRL koroną. A działo się to wszystko przy akompaniamencie kaskad uciechy i aplauzów większości zgromadzonych. W tym tragicznym dla narodu polskiego czasie, czasie rozpaczy i ogólnonarodowej żałoby, z powodu setek zabitych lub rannych, tysięcy owięzionych i internowanych oraz setek tysięcy przedwcześnie zmarłych lub podupadłych na zdrowiu z powodu celowo i z premedytacją zorganizowanych ograniczeń i niedostatków, Sejm PRL w swej uchwale nie raczył nawet jednym słowem złączyć się z umęczonym narodem. Oto jak wygląda prawda najprawdziwsza generała Jaruzelskiego i jak została ona przyjęta przez Sejm PRL. Dlatego gremium to, na równi z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego i PZPR, należy uczynić w pełni odpowiedzialnym za obecną tragiczną sytuację narodu polskiego i za wszystkie dalsze nieszczęścia mogące w związku z tym zdarzyć się w przyszłości. Ruch oporu w obozie internowanych w Szczebielinie.